Hej! Hej! Cześć! Tu... Kulturki! Kulturki! Pierwszy ty raz mówisz kulturki. Ja zawsze mówiłam kulturki. Kulturki! Kulturki! Czyli? Ola, Maja i mama! I mama, oczywiście i mama! Kulturki! Kulturki! Mama Olu właśnie. I Maju, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Ja dzisiaj będę opowiadać o Mikołajku. To już opowiadaliśmy o tym. Pamiętacie? Rozumiem, że tak. No przecież opowiadaliśmy o tym. O Mikołajku? No, Maja chce, żebym nie opowiadała. No tak opowiadać miała. Chyba przygód Mikołajka chyba jeszcze nie. Dobra, mówiliśmy. Tak ogólnie. Dzisiaj było... Ale może jeszcze... Powiemy, kto napisał tą książkę. Nie ma znaczenia. Dzisiaj były moje urodzinki. Nie były. Tak. I... Ja też na nich byłam. A ja byłam na pączkach, ale też byłam chwilę na tych urodzinach. Tak. I dostałam masę prezentów. Była imprezka. Ola miała dzisiaj urodziny. Obchodziła urodziny, bo dzisiaj nie miała urodzin. Ale miała imprezkę. Ale nie śpiewali tam. Maja też, śpiewali? Maja też poświętowała. A teraz opowiadam sobie o książkach dla relaksu. Dla relaksu. Książka jest o Mikołajku, a napisał ją... Sępe Gościnny? Sępe to jest jeden pan, Żążak. A, no tak. Żążak Sępe, czy ja nie wiem, jak to się czyta nawet. Jaki? René, nie. Ten drugi się nazywa René. Właśnie. Coś tam... Sępe i René. René Gościnny napisał, a Sępe zilustrował. Dokładnie tak. I to jest w ogóle cała seria o Mikołajku, prawda? Tak, a ja opowiem dzisiaj o pierwszej jakby, tej takiej pierwszej, która jest lekturą. A ja oglądałam film Mikołajek. Mikołajek na wakacjach? Tak. Czy Mikołajek? Nie, Mikołajek, normalnie Mikołajek. Mikołajek, był taki film też. Ja oglądałam. Aż już... Maja była na skarb Mikołajka. Skarb Mikołajka, tak? Nie byłam na skarb. Byłam na Mikołajek. Mikołajek, nie. Ale oglądaliśmy też film Mikołajek pod tytułem Mikołajek, ja pamiętam. Ale książka jest pewnie inna. No dobrze, to ta pierwsza książka i taka, od której się zaczęła seria o Mikołajku, bo tych książek jest bardzo dużo. On miał taki klubik swój, gdzie byli chłopacy. On nie ma żadnych... Maja, w tej części... Nie klubik, nie... tylko bandę. Ale w tej części... Klubik to można mieć... Ale w tej części nie ma żadnej bandy, Maja. Przestań mi tutaj mieszać części. Dobrze, no to pierwsza część. Opowiedzmy o bohaterach. Oprócz Mikołajka oczywiście. Mikołajek. Kim jest Mikołajek? Mikołajek to taki chłopak. On ma chyba, nie wiem, może 7 lat chyba? No bo oni tam mówią, to są nasi pierwszy, to jest pierwszy rok. Mhm. A pierwszy rok we Francji to jest ile się ma lat? To już chyba 7, może no. 6, nie wiem. No właśnie. No to oni tam mają 6-7, a co się zdziwiłam, oni ich sami puszczają po ulicach. To były inne czasy. Ja jak miałam 7 lat, też chodziłam sama po ulicach. Co? No. Ty też. Mamo, a ja dalej mam 10, a nie mogę. Dobry punkt do zastanowienia się, Ola. Bo Ole ktoś porwie. A w jakim kraju się to dzieje? W jakich czasach właśnie? Ze Francji, a w czasach takich... jakieś, nie wiem, wcześniejsze. Jakie 50, 60? Kiedy Mikołajek się dzieje? Nie, chyba 1000, nie, zresztą 1000, myślę, że nawet 1900. No, ale to takie lata 60, 70 mi się wydaje. No. Są. Chociaż nie, bo jakbyśmy sprawdzali, no to on chyba w 1920 ileś się urodził. Nie. To może autor, ale książka pierwszy raz była wydana w latach 70. Więc myślę, że to kiedy ona się dzieje, no to może było chwilę wcześniej. Czyli w latach 60. lub no gdzieś 70. tak samo. Ja myślę, że to było w 50. W 50. latach. Tak? No dobra. To jest Mikołajek. I co z tym Mikołajkiem? No i ten Mikołajek, tak. Na Francji pamiętam, że jest taki szczególny system edukacji, że oni nie mają... Że oni się tak nie uczą jak w Polsce dzieci, tylko trochę inaczej. Pamiętasz, Ola, jak? Nie wiem, ale mają jakąś panią od arytmetyki, czy coś? No to arytmetyka, no to taka, to jako taki przedmiot. Ale oni, z tego co pamiętam, mają taki, chyba środa jest wolna. Środa i niedziela.
że się chodzi poniedziałek, wtorek, później środa jest wolna, czwartek, piątek, sobota i niedziela jest wolna. Dobrze mi się kojarzy? Nie wiem, nie mówili nic o tym, nie mówili nic o tym. Jakoś, ja nie pamiętam do końca. Tylko ja nie wiem, bo w Mikołajku nic nie powiedzieli. Aha. No dobrze, no to opowiadaj dalej o bohaterach. No, bo Mikołajek wtedy nie wiedział, że ktoś będzie go oglądał. Aha. I on ma też rodziców i ma też kolegów. To są głównie też takie bohaterowie, tak powiem drugoplanowi bohaterowie, jego rodzice, bo niektóre, bo to są tacy, w których są, którzy każdy z nich to jest praktycznie w każdym opowiadaniu, bo to są takie rozdziały. Tam są albo rodzice, albo właśnie ci kolegowie. Koledzy! Koledzy! I to jest Alcest... Tak, Alcest był. Tak, Alcest był, Maksencjusz, Kleofas... Jeden z nich był... Golfryd... Jeden miał okulary. Golfryd, Ananiasz... Jeden był bardzo mądry. Imiona. Który był bardzo mądry? Ten, który miał okulary. Ananiasz był bardzo głupi. Ananiasz to był ten z okularami. Nie, Ananiasz był bardzo mądry, ale, dobrym uczniem. Ale ten kujodek był bardzo głupi. A nie, mamo, bo nie, bo jak ktoś go, bo jak ktoś mu coś niemiłego powiedział, to on przewracał się na podłogę, ryczał jak Beksa i rzucał się po prostu no po tak ziemi. No może nie życiowo się zachowywał, ale... I krzyczał, tak... nie lubi, ja chcę się zabić, jak chcę się... Tak, on tak krzyczał. To smutne bardzo. No. Dzieciaki go nie lubiły. No tak, nie, no. Wszyscy go lubili. Znaczy, nie, nikt go nie lubił. Chłopacy mają. No dobra, to mamy bohaterów. Były jakieś dziewczyny? Nie, były tylko w jednym rozdziale. Były no tylko właśnie, pasie. A powiecie dlaczego? Bo mieli osobne szkoły. Dokładnie. Chodzili do osobnych szkół. Nie, w klasie byli sami chłopcy, prawda? Mhm. Dziewczyny chodziły do w ogóle osobnej szkoły. No właśnie, bo szkoły dla chłopców i szkoły dla dziewczyn. A dlaczego? A u dziewczyn było lepiej czy u chłopaków? U chłopaków. Trudno powiedzieć. Chłopaków było lepiej. Bo może inne musiały... przedmioty. Nie, u chłopaków był raczej większy chaos. Hałas chyba. Hałas i w ogóle chaos. Wszyscy biegali po korytarzach, bili się, to będzie na pewno większy. A tamto tylko. Baletnica tu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, dwa. Baletnica trzy, tu. W jakiej szkoły wolałbyś się chodzić? Z chłopakami czy z dziewczynami? Z chłopakami. A dlaczego? Dlatego, że u dziewczyn to są pewnie takie, bo wtedy w tamtych czasach chyba dla dziewczyn były gorsze szkoły. Chyba takie inne przedmioty miały dziewczyny, no. Co? Przygotowywały się do robienia innych rzeczy. No, do szycia, ble. Do gotowania. No i ja bym wolała do chłopaków chodzić. No, chyba trochę mieli lepiej chłopcy, co? Ja się przebrała za chłopaka. Może się przebierz i chodzi do kopającej. No ale teraz na szczęście są szkoły, tak jak to się mówi, koedukacyjne. Czyli, że jedna i druga płeć chodzi razem, tak? A co to jest płeć? Płeć oznacza, że ty jesteś dziewczynką albo chłopcem. No to ty jesteś chłopcem. A chodzi z tej drugiej płeci. No ale wiecie, że może się też zdarzyć tak, że ktoś na przykład urodził się... Że dziewczynka się urodziła w ciele chłopca, prawda? Jak? No może, przecież czytaliśmy o tym. Jak? Że wygląda jak chłopiec, ale jest to dziewczynka. Ma ciało chłopca, ale czuje się dziewczynką. Albo myśli... ma bieg się dziewczyny, a wiesz, a myśli... do chłopca. A myśli jak chłopak i w ogóle czuje się chłopakiem, lubi jak chłopak, myśli. Tak, tak. Wszystko jak chłopak. Jeszcze na pewno będzie okazja, bo są też książki, które... dotyczą tego tematu i na pewno będzie możliwe, żeby o tym porozmawiać. No, ale wracajmy do Mikołajka. Wiecie co? Co w tym Mikołajku? Ja bym chciała coś ogłosić. Ogłoś. Ja ogłaszam, że od dzisiaj do końca naszych kulturek, teraz będziemy też mogli w niektórych odcinkach dodawać o jakichś filmach. Dziękuję. Dobrze. A ja ogłaszam, że to chyba nieprawda. No czemu nie? Możemy spróbować w jakimś filmie porozmawiać również. A teraz rozmawiajmy Charlie, o... Fabryka czekolady. Na przykład. Rozmawiajmy o Mikołajku. Ola. I to była moja lektura. Lektura do klasy? Lektura do klasy czwartej. Do klasy czwartej. No ale co? Widzę, że Mikołajek miał dużo znajomych, miał też rodziców. I jaki jeszcze tam byli ważni bohaterowie też tej książki? Nauczyciele. Był taki głupi nauczyciel jeden, stary. Jeden? No taki jeden głupi. Dlaczego głupi? Głupkowaty.
bo był dyrektorem. Nie, nie dyrektor, tylko taki głupi pan, który gwizdał zawsze na nich. A od kiedy to Baja znalazł książkę? I była taka pani, która jak ona krzyknęła na nich, to ona zawsze tak się równiutko ustawiali. Pamiętacie, jak się na jak dyrektor na niego mówili? Jak? No. Nie, to nie dla dyrektora, to dla wychowawcy. A wychowawcy, no. Jak na wychowawcy mówili Rosu. A na dyrektora? Na dyrektora normalnie mówili. Nie, oni mieli wychowawczynię! Oni mieli panią od arytmetyki, ale, tak. mieli wychowawcę. Nie wiem jak nie. No dobra, to opowiadajcie o przygodach Mikołajka. Że jeden to był właśnie Rosu i tam to było tak jeszcze, dlatego że jak wszedł dyrektor, to powiedział, co tu się dzieje, gdzie jest Ro? Bo on nie, bo wszyscy na niego tak. Tak, bo wszyscy, nie tylko on, tylko dzieci, ale też wszyscy nauczyciele i dyrektor. A skąd on miał taki pseudonim Rosu? Od tego. Nie no, ci chłopacy też tego nie rozumieli, ale wymyślili to inni chłopcy starsi tam, że tak jakby on jak, żeby jakby, żeby on mówił tak, że obiecaj mi to i takie, a jak ktoś był niegrzeczny, no to kazał mu na niego spojrzeć, albo jak obiecać i on był taki, i on zawsze tak kazał właśnie spojrzeć. A na Rosole są oka, tak, oczy. No. Oczy takie, no. Tak się mówi. No i oni go nazwali Rosu. Pływają takie oczka Rosole. Mhm. Dokładnie. I to był Rosu. A wy jakoś mówicie na swoich nauczycieli? Mamy ja lubię, nie. Pseudonimy? Nie. Nas Jaska. Ja? Pani Justyna ma Jaska. Jaska? Wszystkie pani nauczycieli mówią na nim. A ty jesteś pani nauczycielka? Jaska. Jaska. Ale tak uczniowie chyba do niej nie mówią. Pani Jaska. Nie takie, wchodzi do klasy Jaska, mogę Lizaczka. Albo Jaska, co ja będziemy dzisiaj robić? Ja pamiętam, że za moich czasów to może jeszcze w podstawówce to tak nie wymyślaliśmy, ale już w ogólniaku to niektórzy nauczyciele mieli pseudonimy swoje. A jak na przykład? Przykład? Nie pamiętam, słuchajcie. Nie powiedz nam jakieś. Nie pamiętam, serio, nie no, pamiętam. Bo się nie uwierzy, że tak mówiliście. Muszę nam powiedzieć. Nie pamiętam. A pani od ale przyrody? Ale to bardziej od... Nie było pani od przyrody w ogólniaku, była pani od biologii. Dobra, pani od biologii miała jakieś? No właśnie nie pamiętam. A raczej po nazwiskach tak mówiliśmy. O, idzie pani... Pani Steczkowska. Idzie pani Kowalska. No to co ten Mikołajek z tymi kolegami? Ola, jakieś jedno, dwie przygody opowiedz, jak to było. W tej części też były na przykład rozdział rower. Bo on miał rower. Czyli co, były takie rozdziały i w nich były poszczególne historie, tak? Tak, tam było chyba z 15 rozdziałów, myślę. 10-15. I w każdym jest opisana jakaś przygoda, tak, prawda? Jakaś przygoda. Łatwe. Można sobie nawet czytać te rozdziały osobno. Jak Mikołajek spędzał na co dzień czas? Chodził do szkoły? Tak, chodził do szkoły. Tak, albo na ogrodzie, albo u kogoś w domu. Jeszcze oni robili coś z kolegami często. Grali w piłkę. Prawda? Tak, grali w piłkę. Nawet był osobny rozdział, który się nazywał futbol. No właśnie. Grali tam jakieś puchary, pamiętam. A czym się brzmi piłka dożyta od futbolu? I tam grała z nim jakaś dziewczyna, czy nie? Nie. W tej części nie. A czym się różni piłka nożna od futbolu? To jest to samo. Nie, to nie jest to samo. To jest to samo. Nie. Tak? Moja ręka mi powiedziała, że to nie jest to samo. To jest to samo. Po angielsku piłka nożna to jest futbol. Ale ona myśli, że futbol to się rzuca piłką, rzuca rękami. Jest taka odmiana futbolu, która się nazywa futbol amerykański i tam faktycznie gra się też rękami i się rzuca. Tylko ta piłka wygląda inaczej, ta piłka jest taka... Jest taka jakby, taka jak to nazwać... Taka podłużna z takimi końcami, nie wiem jak to... A ja... grali czasami w piłkę, to co robili jeszcze w wolnym czasie? Aha. Psoty, dużo przygód, no o różnych bardzo rzeczach było. Jaka twoja ulubiona przygoda? Często się bili. Bili się? I kłócili, tak. O nie, to tak jak wy. Eusebiusz się głównie dawał wszystkim fangi w nos. I co, i krew się lała?
strumieniami. A co to jest Eusebiusz? Eusebiusz. To sobie przeczytaj. Ale który to był? Ten, który dawał wszystkie fangi w nas. Taki silny. A ten! Który robił tak. Nie. Nie, nie robił, ale bił się. Bił to! Się. Bił tak. Mikołajek, Mikołajek dostał w nos kiedyś? Tak. Naprawdę? Tak, dostał. A walnął? A ze wszystkimi się lubił Mikołajek? Czy był ktoś, z kim się nie lubił? Ze wszystkimi. Ze wszystkimi się lubił? Oprócz z dziewczynami. Ale w kolejnej części by... Mikołajek z skarbami? Tak. On miał taką dziewczynę. Ja wiem, nazywa się Ludeczka. Ale to nie teraz. Skąd ty to wiesz? Dlatego, że z tym było o tym rozdział. Nazywał się Ludeczka. Ludeczka. Bo tam był nawet obrazek, jak oni patrzyli na nią. I Ludeczka, jak się pojawiała, to mu serce szybciej biło. Ale nie chcę mi wyobraził, że oni są na ślubie. Ale nie, właśnie w mojej książce też było, że w rozdziale była Ludeczka, jego mamy koleżanka przyszła i ta dziewczyna niby była grzeczna, a wszystko mu rozwaliła i jeszcze całą winę zwalała na Mikołajka. I miała super dobrego kota. Ale chyba przyznam wam szczerze, że jak ja byłam mała, w sensie taka właśnie w waszym wieku, bo ja czytałam jeszcze Mikołajek i inne chłopaki. Ja uwielbiałam Mikołajka. Ja czytam jeszcze Mikołajek i inne chłopaki. I tam mamy jest. Mamy chyba nowe przygody Mikołajka. O właśnie, były nowe przygody Mikołajka, chyba Mikołajek i inne chłopaki. Tak. Ja wszystkie te Mikołajki, co mamy w domu, czytałam. Ja uwielbiałam Mikołajka czytać. To była jedna z moich takich ulubionych lektur. Właśnie były krótkie opowiastki. Mi się wydawało, że to tak, takie dla małych dzieci, a jak ja zaczęłam to czytać, to całkiem takie zabawne, prawda? No. I można było tak sobie nawet przenieść na dzisiejsze czasy, mimo że działo się w starych. No było trochę takich dziwnych sytuacji. A gdzie, pamiętacie, gdzie tato pracował Mikołajka? Nie, nie było powiedziane. Był dyrektorem. Nie, nie było powiedziane. Nie było powiedziane, no to może w kolejnych częściach. Jeszcze. To opowiedz, Ola, swoją ulubioną przygodę z tej części. Może chyba palę cygaro. Chyba palę cygaro było fajne, chociaż futbol też mi się podobał. Palę cygaro? Daj mi garo jedno. Co jest cygaro? Daj mi dogwaro. Cygaro to jest takie trochę... Cygaro. To jest takie trochę jak fajka, tylko takie większe. I to jest taka fajka, taki papieros ogromny, taki jakby taki... Gdzie się pali, ten taki wielki dym. Aha. Takie duże, No. I co, i Mikołajek palił cygaro? Tak. Naprawdę? Tak, w tym razie jak było to o tym, stało? Że on się spotkał z Alcestem. Chyba to było I szli na wagary, pamiętam. Na wagary? Byłeś kiedyś na wagarach? Nie. Teraz się nie przyznacie, bo mama tu jest. Nie, nigdy nie byłam, serio. Nie, nie byliśmy. Zawsze mam w szkole, jeżeli... Nie, nie byliśmy. Nie widzieliśmy. Maja na pewno była, bo jak tak pokazuje, to na pewno była. Ale Maja na pewno miała ochotę wyjść na wagary. Ja też parę razy chciałam, jak były testy. Ja wyszłam raz na wagary, żartuję. Nie bym chciała wyjść na wagary, ale... Ja sobie jutro pójdę. Się, żeby pójść na wagary? Pojutrze. Czy we wtorek. Ja bym się bardzo stresowała wagarami. We wtorek. Ojejku, muszę uciec z lekcji, jakby mnie to stresowało. Mamo, wagary są tylko dla tych, co chcą. Wiadomo. Mamo, to trzeba tak, zaopatrzyć się w kurtkę, prowiant trochę, więc... I... Prowiant? Jaki prowiant? No, bo trzeba, bo cały dzień chodzi się po mieście. Tak? Tak. Nie? Szczepionka. I po co są wagary? No i wagary. Po mieście się chodzi na wagary? No a nie? A co się niby innego nie robi? Ja tam byłam raz w życiu na wagarach. I co robiłaś? Przynajmniej wtedy? Na szkole. Co wtedy robiłaś? Poszłam do parku. No właśnie, to... Siedziałam w parku, żeby nikogo nie spotkać. A dlaczego poszłaś na wagary? Ja nie pamiętam. A z kimś poszłaś? Nie mówił chyba. A z kimś poszłaś? Tak. Z koleżanką? Tak. Namówiła. No. A ona lubiła szkołę? Namówiła cię dlatego, bo byłaś dobrą uczennicą i chciałaś, żebyś miała mniej punktów. Może. Nie sądzę. Nie, chciałyśmy po prostu sobie pójść. Spędzić czas razem. Chciała sprawdzić, czy umiesz... Jak to jest na wagarach. Tak. Chciałam trochę też sprawdzić, też bym chciała zobaczyć, jak jest na wagarach. My jutro idziemy na wagary. Ja jutro idę. Jest niedziela. No i co z tego? Jutro jest wtorek, więc idziemy pojutrze. Dobrze. Na wagary. Tak! Tak! Ale nie, bo u nas jest taki problem, że mama nas odwozi, tuż pod szkołą, a tam są wszyscy ochroniarze, więc nie możemy sobie pójść. No właśnie.
To nie jest tak łatwo u was pójść na wagary. Kto był waszym ulubionym bohaterem? Ola. Nie wiem, chyba Eusebiusz. Eusebiusz? Otóż Alces. Który to był Eusebiusz? Ten, który dawał wszystkie fajki w nos. A mój Mikołaj. A Mikołajek? A dlaczego Mikołajka najbardziej lubiłaś? Ja jakoś nie lubiłam Mikołajka, ja nie lubiłam Mikołajka. Dlaczego był dziwny? No bo były dziwne takie sobie. No a ty Ola jeszcze, który bohater? Ja lubię właśnie Eusebiusza i Alcesta. Alcesta, Alcest to który? Ten, który jest gruby i je ciągle bułeczki. Ciągle bułeczki podjadał, ojejku, on ciągle jadł, ciągle tylko, jadł. Tylko, a ty którego najbardziej lubiłaś? Też Alcesta. A lubiłam też Mikołajka po prostu. A ja nie lubiłam Mikołajka. Bo on miał takie fajne przygody też ze swoimi rodzicami. Ja nie lubię Mikołajka. Rozmawiał ze swoimi rodzicami tam różnemu. Różne takie ciekawe sytuacje miał. Ja nie lubię Mikołajka. Bo on jest taki cichy i on praktycznie nic nie mówi w tej książce. On tylko opowiada, a nic nie mówi. On opowiada jak inni mówią, a sam dwa razy się chyba odezwał w tej książce. Nigdy nie opowiada jak on sam mówi. Komu byście poleciły tę książkę? Ja wszystkim dzieciom. To nie jest nic strasznego, więc to może być od 5, 6 do 12. O miłości więc. Myśmy to dosyć wcześnie czytali, właśnie już na przedszkolu, czyli jeden, Mikołajka dwa, czytać. Trzy, już pamiętam, cztery. Wam się podobał. Tak, jak Ola powiedziała, że takie się wydawało, że to dla takich młodszych dzieci, ale że jak czyta jako starsza dziewczyna, już prawie młodzież, to nadal jej się podoba. Tak, jestem już prawie młodzież. Nie, a młodzież jest od ilu lat? Jesteś młodzieżą. Młodzieżą? No myślę, że tak od 11-12. To ja za rok będę młodzieżą. Za chwilę już będę. Ola ma 6 lat, a ja 8. Naprawdę? Nieprawda. Bo ja mam 10. To jest nieprawda. To co, polecacie tą książkę tego Mikołajka? Ja mam 16 lat. Ja polecam. A masz 16 lat, jestem młodzieżą. Dałabym tej książce 3 gwiazdki. A ja na ile? Bym na 5. To taka... Połowa, tak? Nie. Ja bym więcej dała. Ja bym dała... Nie, dlatego, że 4 to są takie naprawdę książki, a 5 ma tylko jedna książka. A na 10 to co? A na 10 to... Baśniobór ma 5. A na 10 to by było 6. Na 10 to by było 6. Albo 5. No nie, no tak, 6 to by było. A wiecie, która mi się historyjka też podobała, bardzo tak sobie teraz przypomniałam, bo tam jedna była taka o mamie wzruszająca. O mamie? Że on kupił mamie kwiaty. Tak, i mama się tak wzruszyła. Że nie, że on kupił taki ogromny bukiet z 20 kwiatami, a przyniósł taki kwiatek bez liści, bo bez żadnych płatków. Jeden kwiatek bez żadnych płatków. Ale mama się i tak wzruszyła. Tak, z jednym płatkiem, dlatego że, bo wszyscy inni koledzy mu zabierali połowę bukietu i tak mu zostało. No właśnie, ale mama i tak go przytuliła. Ale to nie fair, bo on wydał ze swojego kieszonkowego, a chłopaki mu rozwalili te kwiaty. No, ale to było takie wzruszające, jak ta mama się... Tak, się nawet ten jeden kwiatek był dla niej taki wzruszający. Rozumiem. Tak się wzruszyłam. A ja się nie wiem. Że chyba czas zakończyć ten odcinek. Nie kończmy! Ja muszę sobie przeczytać tego Mikołajka i sobie myśleć, jakby mi taka córka przyniosła takiego kwiatka. Takiego jednego, małego. Jedna i druga. Ale tylko jedną. Naprawdę. Do widzenia i miłego weekendu, bo nagrywaliśmy to w piątek. Sobotę. Piątek! Bo życzę mi miłego weekendu, dobrych zdarzeń i... No to pa! Tak, tym optymistycznym akcentem. Optymistycznym akcentem! Pamiętajcie, w Mikołajku znajdziecie i śmiech, i wzruszenie. I radość, i złość. I całkiem dziwne przygody. O, złości też trochę było, tam się kłócili przecież tak, często. Tak, oni się często kłócili. I czasami. Bili się często. I bili się jeszcze. Pa. Mamo, co ty taka smutna? Rozchłóż się. Smutno. Dlaczego? Tak wpadłam w taki nastrój, jakiś jesienny. No bo się wzruszyłaś tą historią. I nie tylko. Pa. Do usłyszenia, pa. Pa. Następnym roku.